Klechdy sezonowe. Dziś wasylowe piosenki. Żelazny karzeł imieniem Wasyl postanowił zostać piosenkarzem, kiedy u swego sąsiada Krzywego Wilka siedział na telewizji. Krzywy Wilk był jedynym w okolicy posiadaczem telewizora, notabene dość starego typu. Kiedyś, jedząc zbłąkanego turystę, Wilk złamał sobie ząb na czymś twardym. Tym czymś twardym okazały się kluczyki od przyczepy kempingowej. Krzywy Wilk poszedł więc splądrować przyczepę i znalazł w niej między innymi telewizor Juności. Odbiornik nie był może w 100% sprawny, gdyż Wilk parokrotnie go upuścił w drodze do domu, ale zajmował honorowe miejsce w wilczym salonie, przykryty własnoręcznie przez Wilka oprawioną baranią skórą. A więc siedział karzeł u Wilka w gościnie i oglądał sobie telewizor. Kineskop był rozbity, więc barania skóra nie przeszkadzała w odbiorze. Spod niej natomiast dobywały się nieprzyjemne dźwięki. Co to za program? Zapytał karzeł. Zaraz sprawdzę, rzekł Wilk i zerknął do gazety. Tu piszą, że teraz jest parada przebojów. Fajny program. Fajny, przyznał karzeł. Tylko dlaczego tak harczy? To piosenkarze, odparł Wilk. Zarabiają masę forsy. To ja zostanę piosenkarzem, rzekł karzeł. Po nocnym treningu postanowił sprawdzić swoje piosenkarskie możliwości. Zaprosił do siebie wiewiórkę, łysą skórkę, posadził ją w fotelu i zaharczał. Co to jest? Spytała wiewiórka. Piosenka, odrzekł karzeł. Musisz mi zapłacić furę pieniędzy. Wiewiórka, która niemało widziała, zaczęła pękać ze śmiechu. To ma być piosenka? Krzyczała. Ty głupi, żelazny cebrze, nie masz pojęcia o muzyce. Karzeł zabił wiewiórkę i z pretensjami ruszył do domu Krzywego Wilka. Ten wysłuchał go w milczeniu i wreszcie rzekł. Wybacz, kochany, to faktycznie nie były piosenki. Przez omyłkę spojrzałem nie na ten program. To, co wczoraj oglądaliśmy, to był mecz hokejowy. A ci od hokeja dobrze zarabiają? Zapytał karzeł. Jasne, że dobrze, powiedział Wilk. To fajna zabawa. Dobrze, odparł karzeł. W takim razie zostanę hokeistą. Idę poszukać Dzięcioła Kwiczoła. Pokażę mu, jak śpiewają hokeiści. Będzie musiał mi zapłacić. Na las padł śmiertelny strach. A żelazny karzeł imieniem Wasyl szedł mocnym krokiem wśród drzew i uśmiechał się, wyobrażając sobie, jak zdziwi Dzięcioła Kwiczoła i innych znajomych. Na wszelki wypadek miał zatkniętą za pas nowiutką siekierę. Ale to już zupełnie inna historia, którą opowiem wam, jak skończę zupę.